I witajcie na kanale GWW15. Dzisiaj jest taki nietypowy odcinek. Z lasu nadaję. Tak, to ja, wasz ulubiony dezinformator GWW15. Jesteśmy na łące, bardzo daleko od mojego domu, znaczy w sumie niedaleko. Zależy jak kto na to patrzy. Słuchajcie, jest pięknie. Zobaczcie, zresztą sobie będę swoją gębę pokazywał, jak mogę pokazywać piękne okoliczności przyrody. Przyjechałem tu po drzewo. To znaczy, to nie robiliśmy tego drzewa, tylko robił mój szwagier, a ja mu tylko przyjechałem tu ładować, pomóc. I tak się urwałem, bo jest teraz przerwa, bo traktor sobie pojechał. Chciałem wam opowiedzieć bajkę, że kiedyś ludzie żyli sobie w płaskiej przestrzeni. Widzicie, jaka jest płaska? No. Nie wiem, czy ja tu dojdę, ale tu gdzieś niedaleko jest rzeka. Bardzo dawno temu tutaj byłem z takim moim dawnym przyjacielem. Jeszcze wtedy byliśmy młodzi, teraz on już jest dorosły, ja też. No wtedy też nie, wtedy ja też byłem chyba dorosły. I tu jest rzeka. Ona powinna płynąć w takim pięknym wąwozie jakby, czy coś. Tak to pamiętam. Nie byłem tu ileś lat. No i jest. Nie będzie tego widać, gdyż nie odda tego oczywiście, prawda? Ta komórka tutaj. Komórkę też dostałem od przyjaciela. Pozdrawiam go, jakby oglądał, pewnie nie, bo on ma na moje filmy o płaskiej ziemi centralnie wywalone. Bo większość ludzi, słuchajcie, ma wywalone na ten temat. Bo to jest śmieszny temat, żeby się zajmować taką bzdurą jak płaska ziemia. Tak, słuchajcie, ta rzeka to są dopływy Parsenty. Ja mieszkam w dolinie Parsenty, można powiedzieć, albo blisko niej. I to jest do rzeczy Parsenty. Niezwykle malownicze rzeki. Pięknie sobie płyną w takich właśnie meandrach, czy jak to nazwać. Ja to nazywam wąwozami, ale to nie są wąwozy. To się jakoś inaczej nazywa. Także i tu jest pełno takich rzek i pełno takich właśnie okoliczności. I ma to swój urok. Wiem, że może nie jest to jakieś super malownicze miejsce, ale mi się podoba. Ja tu od dzieciństwa jestem w tych terenach. I co ciekawe, właśnie te tereny, na przykład ta rzeka jest taka, ale byśmy poszli gdzieś zupełnie na inną rzekę, oddaloną kilka kilometrów, i tak samo będzie tak mniej więcej płynęła. I ta rzeka jest dosyć szeroka. To nie jest rzeka, to się nazywa rzeczułka. Rzeka płynie koło mojego domu. metrów od mojego domu płynie rzeka, a to jest rzeczułka. I tamta rzeka wpada do Parsenty. Po drodze jeszcze łapie właśnie tą rzekę. Wpinają się to wszystko, te wszystkie rzeki się łączą. I Parsenta jest w Kołobrzegu, jest bardzo szeroka. Jak byliście kiedyś w Kołobrzegu, to ona właśnie stwarza się z takich rzeczułek właśnie. Jak tu widzicie. Tereny są piękne dla mnie. Osobiście jestem związany z nimi no od urodzenia, od dzieciństwa, z ojcem jeszcze w świętej pamięci moim, który umarł w 93 roku na raka, miałem 17 lat wtedy. Chodziliśmy po takich właśnie terenach, ale właśnie to z drugiej strony jakby, z drugiej strony mojej miejscowości w ogóle. Tutaj jest, my jesteśmy na północy, a to było na południu. My jesteśmy na północy, jak widać,
południe jest tam, a więc to są, tam są te tereny. Ja jestem zachwycony. Tutaj ukłony w stronę tego przyjaciela, który tutaj mi dał ten telefon. On mi w ogóle podarował ten telefon. Lubi te tereny też tutaj. Na pewno się, no gdyby to w ogóle oglądał, no bo słuchajcie, wątpię, żeby oglądał. Generalnie tematem płaskiej ziemi się nikt nie interesuje. To jest po prostu jakiś chory temat. W ogóle nie wiem, skąd on się w ogóle wziął. Dlaczego ludzie zaczęli wierzyć w takie coś? Nie wiem. Po prostu odrzucili wszystko. Odrzucili całą naukę. No, ci ludzie po prostu nikomu nie ufają, nikomu nie wierzą. Jest to rodzaj sekty, wiecie, bo ja byłem w sekcie Świadków Jehowy przez 10 lat, teraz mija właśnie 15 lat. 4 maja chyba minie dokładnie, od kiedy nie jestem w tej organizacji. Dokładnie w sekcie. Nie jestem już tam, ale byłem jeszcze mentalnie przez wiele lat. Także jest to, jak tu się zładuje do tej rzeki, to będziecie mieli fajny film. Tak, tu chyba chodzą tędy zwierzaczki. Idą sobie tutaj, chodzą, to są ich dróżki. No jest bosko po prostu. Jest bosko, tereny są boskie. Po prostu. Także na pewno nie będę pokazywał wam swojej brzydkiej gęby, jak to są takie ładne rzeczy. Tak, ale słuchajcie, pojawił się nowy kanał Crazy Polish Flat Earther, traktujący o płaskiej ziemi. I wyobraźcie sobie, że ludzie skupieni w tym kanale, wokół tego kanału, odrzucają wszystkie przesłanki mówiące, że Ziemia jest kulista i skupiają się na jednym, na właściwościach wody, że woda zachowuje poziom, że woda szuka poziomu. Powiem wam takie, a no i właśnie widzicie, no wszyscy są agentami, wiecie, agentami NASA. Ja też jestem agentem, teraz przyszedłem, bo mi NASA kazało udawać, że robię drzewo, że coś tam z drzewem wywożę, nie? Wiecie, nie? To jest wszystko nieprawda. Jestem z NASA, pamiętajcie. I dziwnym trafem to wróciłem tutaj, gdzie byłem. Myślałem, że zabłądzę. Jednak tu się chyba nie da zabłądzić. Tam z południa strony mojej miejscowości jest bardzo dziwny las. Ja tam zawsze błądzę, a tutaj nigdy. Nie wiem. A więc opowiem wam, chciałem opowiedzieć wam bajkę o bakteriach kołkodrzewnych i płaskodrzewnych. To specjalnie dla tego pana z kanału Polish Flat Earther. Zobaczcie, jak ja w ogóle wyglądam. Nie wiem, czy będzie widać coś. Czy nie widać? W każdym razie, słuchajcie, tak się musiałem ubrać, bo jestem w lesie. NASA mi tak kazało. Tak, jestem ucharakteryzowany na człowieka lasu, jak widzicie. I co ja tu w tym lesie robię? A no, nagrywam odcinek. Bo po nic tu więcej nie przyjechałem, tylko żeby nagrać odcinek. Bo NASA mi kazało nagrać odcinek. Bo wiecie, ja pracuję dla NASA. Także myślę, że nie muszę tego wyjaśniać. Chciałem wam opowiedzieć o bakteriach płaskodrzewnych i kołkodrzewnych. No. Więc zobaczcie. Tutaj wyobraźcie sobie, mieszkają sobie na tym drzewie jakieś takie malutkie stworzonka, bakterie
i dzielą się na dwie grupy takie podstawowe. Na bakterie płaskodrzewne i kołkodrzewne. Czym one się różnią? Otóż różnią się poglądami. Kołkodrzewne uważają, że żyją na kołku, a płaskodrzewne uważają, że żyją na takim płaskim plasku. I teraz, jakie są argumenty tych, którzy żyją na płaskim, znaczy, którzy uważają, że żyją na płaskim drzewie? Otóż powołują się na wodę. W tych zagłębieniach podczas deszczu gromadzi się woda. Są tu różne, no akurat tu na tym drzewie nie widzę żadnych tutaj dziur, żadnych takich wyrw. O, może tu, zobaczcie, o, tutaj jest taki jakby krater. I tutaj w czasie deszczu woda leci. No, zostaje tu ta woda, o, tutaj jest jeszcze jedna. Taka jakaś tutaj wyrwa. I tu gromadzi się woda, która tam zostaje przez jakiś czas. I płaskodrzewne bakterie powołują się na to, że ta woda tam jest płaska. Po prostu zachowuje poziom, wiecie, no to uważają, że wiecie, no będą, że muszą polegać na substancji takich tam. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. Najwyżej nie będzie dobrze mnie widać, bo nie mam tego do selfie, tego czekajcie, bo to muszę się do słońca pokazać. Niektóre z tych bakterii płaskodrzewnych dały się przekonać na podstawie tego argumentu o wodzie, bo woda jest no, taka no, płaska, tak, i zawsze jest zachowuje poziom w tej szczelinie tam, którą widzieliśmy. Natomiast te kołkodrzewne sugerują, że słuchajcie, coś jest nie tak z tym płaskim drzewem, na którym mieszkamy, bo widzimy takie inne, jakieś takie kołkowate rzeczy, w sumie nie wiadomo, co to jest. Naokoło są, prawda? Są wszędzie. Więc dlaczego oni by mieli mieszkać na czym innym, tak? Skoro jest tu tego dużo, tak? Bardzo dużo tego. Pewne wskazówki jak gdyby potwierdzają to. No, między innymi to, że na przykład właśnie kiedy idą naokoło tego kołka, no to chowa się coś za krawędź tego kołka, tak? To jest pierwsza taka jakby wzmianka. Ale również na podstawie kątów, no bo to są, słuchajcie, takie trochę kumate te bakterie są i one zobaczyły, że jeżeli tamte drzewo, tak? Jeżeli kawałek się oddalą na tym kołku tutaj, przejdą, tak? Z tego tutaj na to, to patrzą na tamto drzewo pod innym kątem, rozumiecie? No zaraz zobaczcie. Tutaj sobie patrzymy pod takim kątem, idziemy sobie, idziemy, 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 idziemy i się zmienia. Widzicie, widać? Czy nie widzicie? O, i tutaj, o, i tak coś, takie coś. No i przede wszystkim z tej półkuli, tak? Tu postawię telefon. No to widać to tak mniej więcej, tak? Ale jak postawię na przykład tutaj, o, tu, ten telefon, te bakterie przejdą tutaj, no to widzą co innego, nie? No. No i to jest dobry argument według nich, ale płaskodrzewne mówią, nie, słuchajcie, słabe, bo mamy argument wodny, że woda musi być no, płaska, no i w tych zagłębieniach ona zostaje, no i jest płaska, tak? Więc no nie da się po prostu tego inaczej wyjaśnić, jak tylko to, że żyjemy na płaskiej powierzchni. Nie wiem, czy rozumiecie ten problem. Bo ludzie, którzy wierzą w płaską ziemię, co jest w ogóle absurdem, to jest po prostu niesamowite, że ktoś taki sobie w ogóle wierzy. Znaczy, że ktoś w ogóle wierzy w coś takiego. Natomiast to jest bardzo ciekawa sprawa, że po prostu olewają te wszystkie argumenty. Na przykład właśnie ze zmierzeniem kąta tego, co jest poza tym światem tutaj. Co jest obcym światem. Jeżeli to zmierzą, te kąty patrzenia, to okazuje się, że to działa po prostu, że wszystko wskazuje na to, że żyją na okrągłym kołku, a nie na płaskim.
Oczywiście płaskokołkowe, płaskodrzewne bakterie oczywiście to odrzucają ten argument, bo woda jest zawsze płaska. I tak jak widzieliście w tamtym fragmencie, była bajka o płaskodrzewnych i kołkodrzewnych bakteriach, o których chciałem tutaj teraz powiedzieć, ale nie ma potrzeby, bo po co, jak tam to było dobre. Chciałem tylko nawiązać do tego, że mimo że woda jest płaska w tych rowkach, w tych głębieniach, mimo to i tak żyją na kołku. Rozumiecie, o co chodzi? Dlaczego? Ponieważ i skąd o tym wiedzą? No właśnie z innych źródeł to wiedzą. Woda, mimo że zachowuje poziom, że jest płaska, to mimo to nie mówi prawdy. Rozumiecie, o co chodzi? W przypadku kołków oczywiście, nie? Dlaczego w przypadku Ziemi to stwierdzenie też, że woda jest płaska i dlatego Ziemia nie może być kulą, też nie mówi prawdy to stwierdzenie? Otóż dlatego, że ono jest fałszywe przede wszystkim, bo widać, że woda się zakrzywia, widać to po chowających się obiektach, to po pierwsze. Po drugie, właśnie ci ludzie nie biorą pod uwagę innych faktów, które wskazują na kulistą Ziemię. Czyli na przykład kątów położenia gwiazd chociażby. Nie biorą tego pod uwagę. I to jest właśnie ten problem, tak? I to jest ten problem. Nie biorą pod uwagę tego właśnie. A to stąd wynika, ale nie tylko stąd. Stąd między innymi wynika, że Ziemia jest kulą. Więc nie wiem jakim cudem, ale ta woda zachowuje kulisty kształt. Potwierdza to tak. Zachód słońca, chowanie się obiektów, obniżanie się obiektów, ja mówiłem o tym w odcinku. To zobaczcie ile rzeczy. Słońce, chowanie się obiektów. To, że słońce realnie schodzi poniżej chmur. Na płaskiej Ziemi też to nie miałoby miejsca. Natomiast tu widzimy po cieniach, które rzuca słońce na chmury od dołu. Na przykład jest góra sobie i góra rzuca cień od dołu, czyli słońce jest niżej niż chmury. A więc mamy kolejny, taki, tak, nie wiem już który. Co jeszcze potwierdza? Zaćmienie księżyca. Kiedy księżyc zostaje zaćmiony, wchodzi na niego taki kulisty cień i jest to, według tego jak się to obserwuje, cień Ziemi. Słuchajcie, naprawdę, heliocentryzm cudownie to wyjaśnia, to zaćmienie księżyca. I jak rozrysujesz sobie to, naprawdę, weźcie sobie to pod uwagę, weźcie sobie to do głowy wbijcie. Jak sobie to rozrysujesz, widać coś, nie widać co to robi? No jest. Jak sobie to rozrysujesz, orbita Ziemi, tak? Albo Księżyca. Jest Ziemia. I jest tutaj, nachodzi Księżyc. Nachodzi Księżyc tutaj. Leci sobie w tą stronę. Tą się chyba kręci Ziemia. Tu świeci Słońce, tak jak tutaj świeci teraz, powiedzmy. A więc tu jak wejdzie w tą linię, to będzie Księżyc. Jak tu wejdzie, to będzie zaćmienie Księżyca. I wyobraźcie sobie, że jak obserwujecie dobrze niebo, to tu są gwiazdy tam naokoło. Tam wszędzie są gwiazdy. I księżyc przesuwa się na tle tych gwiazd. I kiedy on się przesuwa, jak to wszystko popatrzysz i wszystko sobie to wyobrazisz, albo sobie rozrysujesz, jak je tutaj sobie rozrysowałem, bo są jakieś tam gwiazdy, to widzisz, że on każdego dnia przesuwa się na tle tych gwiazd. I wiesz, że wejdzie tu w ten cień, i wiesz, że cień Ziemi będzie nachodził od tej strony, czyli tu jest cień, on będzie od tej strony, będzie się cień robił. I on od tej strony idzie. Wszystko się zgadza z heliocentryzmem. Wszystko, ludzie. Po prostu to się w pale nie mieści. Wy po prostu nie wiecie, jak to wszystko tam pasuje. Nigdy się tym nie interesowaliście, jeżeli wierzycie w płaską Ziemię? Uważacie, że to są bzdury, że to są jakieś rzeczy, które jakaś imaginacja, wyimaginowane, że to abstrakcja? Nie.
Nie, ludzie, nie. To są fakty. To są fakty, jak to, że na przykład ja nie wiem, że wejdę teraz w cień tego drzewa. Rozumiecie? Tylko, że jakbym patrzył na tamto drzewo, z punktu widzenia tamtego drzewa. To są fakty. I wy te wszystkie fakty ignorujecie. I to jest smutne, ponieważ wy wolicie je zignorować, niż je poznać. A jakbyście poznali, to nie byłoby wyjścia. Musielibyście odrzucić płaską ziemię, bo po prostu ona nie ma sensu. Nie ma sensu. Wszystkie te zarzuty, które tam stawiacie, wynikają większość z nich z tego, że nie rozumiecie albo nie wiecie czegoś. No na przykład przychodzi taki Tomasz, tak, Level World, na kanał Crazy'ego i na live opowiada, że jak ziemię zanurzę w wodzie, to znaczy piłkę zanurzę w wodzie, tak, to ona pokryje. To ona pokryje, ona się zakryje i nie będzie tu wybrzuszenia. Tak, czyli jest poziom wody, tu jest piłka i tu nie ma wybrzuszenia. Tak? Tylko, że to jest bzdura. To jest fałszywy dowód, złe przedstawienie modelu. Ziemia nie jest zanurzona w wodzie. Ona jest po prostu tylko nią pokropiona delikatnie. Gdybyście to przeskalowali do piłki, która ma 12 cm, powiedzmy, średnicy, to wiecie, ile pokryta wodą by musiała być ta piłka? Na grubość chyba, powiedzmy, jednej dziesiątej milimetra. Rozumiecie? Wyobrażacie sobie mokrą piłkę, bo tak piłki są pokryte, jak ci wpadnie w kałużę piłka do nogi, no może 0,2 potrzeba wtedy. Co, nie zachowa kształtu? Nie? Nie przylepi się? No przylepi się. A w kosmosie masz to samo, tylko że tam masz, nie masz sił, które działają, bo tutaj na Ziemi działa coś ściąga tą wodę w dół, a tam nie masz. No i przez to jest tak, że wydaje ci się, że znaleźliście fajny dowód, fajne uzasadnienie, tylko ono jest nieprawdziwe. Po prostu jest fałszywe. Wynika z fałszywości modelu, który pokazujecie. Wszystkie te fakty wywalacie, co są za tym, i wydaje wam się, że odkryliście jakąś prawdę. Nie, nie i jeszcze raz nie. To tyle z tych malowniczych okolic. Nie wiem, czy wam się podobało. Zobaczycie zaraz skutki wylesienia. I tam fajny stawek będzie taki. Znaczy stawek, bagienko taki bardziej. Pozdrawiam was i życzę wszystkiego dobrego. Na jakiejkolwiek ziemi byście nie żyli. Cześć.